Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam sposób na zarobek na naklejkach byłego już gracza Navi, a mianowicie Zeusa. Jeszcze na starcie konkurs na 20 zł Paysafe Card. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. Wyniki pojawią się jak tylko liczba osób subskrybujących mój kanał zwiększy się do 45%, więc zostawiajcie suby, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, każdego profesjonalnego gracza czeka moment, w którym będzie musiał ogłosić zakończenie swojej kariery. Nie inaczej jest w przypadku ukraińskiego gracza Zeusa, który po zakończeniu Blast Pro Series w Moskwie postanowił odwiesić myszkę na kołek po 15 latach gry w Counter-Strike'a. Z tego powodu polecam wam inwestować w jego dowolne naklejki, gdyż nowych naklejek Ukraińca już nigdy nie zobaczymy, a ich ilość na rynku będzie mocno ograniczona, co jednoznacznie równa się ze wzrostem ich ceny w przyszłości. Zwłaszcza, że nie jeden fan NATO z Militera będzie chciał sprawić sobie taką naklejkę z żywą legendą jego ulubionej drużyny, która już niestety skończyła karierę. Mimo wszystko warto się jednak skupić na naklejkach Zeusa z PGL Kraków 2017, gdzie reprezentował on wtedy barwy Gambit, gdzie jak dobrze wiemy udało mu się wygrać cały turniej, a że są to jedne z niewielu jego naklejek w tej drużynie, to cena również powinna pójść do góry. No i co, to by było na tyle, dajcie znać czy będziecie tęsknić za Zeusem, przypominam również o konkursie na początku filmu, no i co, ja się z wami żegnam, do następnego odcinku, trzymajcie się i piona!